Szczęść Boże, coś wam powiem. Fryderyk Nietzsche zarzucał Jezusowi, że popiera słabość, biedę i przeciętność. Jego zdaniem Ewangelia promuje moralność dla niewolników. Jednak Nietzsche powierzchownie interpretuje błogosławieństwa wypowiedziane przez Jezusa. One nie są przykazaniami, nie odnoszą się do trudności, ale celują w ludzi, których ta bieda dotyczy. Miłosierdzie Boże kieruje się w stronę osób, ale nie wynosi ponad niebiosa niedostatki, które ich dotykają. Bóg kocha ubogich, a nie ludzką nędzę. Kiedy Jezus rozmnaża chleb, przemienia wodę w wino, sprawia obfity połów, zawsze daje w nadmiarze. Bóg pragnie ludzkiego szczęścia, obfitości, lecz nie zmienia cudownie ziemi w raj. Krytykom Jezusa możemy przyznać rację w jednym. Dostrzegli w nim specyficznego rewolucjonistę, który burzy dotychczasowy porządek, a zarazem zauważyli, że zasady rządzące Królestwem Bożym stoją w opozycji do niektórych wartości tego świata. Życie w skrajnym ubóstwie i niezaspokojonych podstawowych potrzebach jest złem. Ewangelia nie piętnuje też bogactwo jako takiego, lecz zły sposób jego zdobywania i obchodzenia się z nim. Dzisiaj Jezus zdaje się pytać ciebie i mnie, a ty za jakim szczęściem gonisz? Bo przecież każdy z nas za czymś goni, za jakąś formą dobra. Najpowszechniejszym rodzajem szczęścia, za którym gonimy, jest to, które przynosi nam spełnienie i zaspokojenie już tutaj na ziemi. Przypominajmy sobie często, że jesteśmy stworzeni dla Boga, że od Niego pochodzimy i w Nim tylko możemy znaleźć pełnię szczęścia. Błogosławieństwa nie mówią o tym, co powinniśmy robić. Jezus w żadnym wypadku nie każe nam być smutnymi, nieśmiałymi czy głodującymi, jakby to sam smutek, głód i ubóstwo gwarantowały szczęście. Mielibyśmy wtedy do czynienia z jakimś potwornym Bogiem, który żąda cierpienia dla Niego samego, aby później człowieka obdarzyć swoimi względami. Błogosławieństwa odsłaniają głębie serca Jezusa. Ukazują, kim w swej istocie jest Bóg. Ten, który wszystko ma, jest równocześnie ubogi. Chrystus był od początku człowiekiem błogosławieństw, podczas gdy my ciągle jesteśmy w drodze do tego celu. Jezus nazywa błogosławionymi tych, którzy cierpią prześladowanie lub odrzucenie z Jego powodu. Nasza spójność jako zwykłych chrześcijan może szokować lub denerwować innych, ale musimy być odważni, aby poprzez nasze uczciwe postępowanie odzwierciedlić oblicze Jezusa, którego szukają wszyscy ludzie. W tej drodze odwagi dodaje nam Święty Piotr w swoim liście. Ale jeżeli byście nawet coś wycierpieli dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie obawiajcie się zaś ich groźby i nie dajcie się zaniepokoić. Pana zaś Chrystusa uznajcie w sercach waszych za świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która jest w was.